Dzień dobry Państwu. Nazywam się Emilia Dziewiecka i jestem pracownikiem Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami Instytutu Pileckiego. Witam Państwa serdecznie na naszym seminarium naukowym. Zanim przejdę do zaprezentowania naszych dzisiejszych gości oraz tematu, ważna informacja techniczna, ponieważ dzisiejszy wykład odbędzie się w języku francuskim, I ja również będę w dalszej części naszego spotkania mówiła po francusku. Bardzo proszę, żeby Państwo najechali po prawej stronie na dole na taką funkcję interpretation i tam należy wybrać język, a więc jeżeli Państwo chcą słuchać w języku polskim, to bardzo proszę wybrać język polski. Druga ważna informacja, ponieważ nasze spotkanie będzie składało się z trzech części. Ostatnią część stanowią pytania i odpowiedzi. Bardzo proszę pisać pytania w obszarze questions and answers, który też jest na dole. Ja teraz już rozpocznę oficjalnie nasze spotkanie. Bonjour, mesdames et messieurs. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Je vous bienvenue au séminaire de l'Institut Pileckiego. Witam na seminarium zorganizowanym przez Instytut Pileckiego. Je m'appelle Emilia Dziewiecka i je représente le Centre d'études des totalitarismes. Centrum Badań nad Totalitaryzmami. L'Institut Pilecki. Instytutu Pileckiego. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de... Dziś mamy zaszczyt wysłuchać pani profesor Françoise Thom z Uniwersytetu Paryż-Sorbona, która przedstawi nam bardzo ciekawy temat, szczególnie z punktu widzenia nas, Polaków. Pani profesor będzie mówiła o tym, jak postrzegany był komunizm we Francji. Pani profesor oczywiście skoncentruje się na okresie od 1917 do 1997 roku, czyli prawie cały XX wiek. Przedstawiając panią profesor, trzeba podkreślić, że jest oczywiście historykiem, ale również sowietologiem. Pani profesor jest autorem kilku publikacji dotyczących Rosji, komunizmu, tego jak komunizm był postrzegany również w Europie Zachodniej. I co może być też ciekawe, to to, że pani profesor była studentką Alena Besançon, który jest znany w Polsce, szczególnie ze swojego dzieła Święta Rosja. Po przemówieniu pani profesor, to pan profesor Grzegorz Kucharczyk zabierze głos. Pan profesor reprezentuje również Instytut Pileckiego. Jest między innymi dyrektorem sekcji historii Europy Środkowej w ramach naszego instytutu i również reprezentuje Akademię imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Chciałabym też podkreślić, że po tych dwóch przemówieniach Państwo będą mieli też możliwość zadania pytań. Zachęcam Państwa do zadawania pytań podczas wykładu. Bardzo proszę pisać pytania na dole w tej pod funkcją Q i A. Można zadawać pytania w języku polskim, a ja będę je tłumaczyć dla pani profesor na język francuski. Pani profesor, oddaję pani głos. Bardzo serdecznie dziękuję. Chciałabym państwu przedstawić historię ram koncepcyjnych, w jakich myślano o Związku Radzieckim i o komunizmie we Francji. Kiedy patrzymy na to spojrzenie zachodnie tego zjawiska, jakim był komunizm, to znajdujemy się w takiej paradoksalnej sytuacji.
A mianowicie komunizm rzeczywiście był od samego początku rozumiany przez klasę polityczną, jak i przez opinię publiczną, również tą lewicową opinię. Ja zacytuję też pewnych współczesnych autorów. Na przykład będę cytować francuskiego dyplomatę w Petrogradzie Louis de Robien, który od 1917 roku, czyli już 2 tygodnie po tym, jak Lenin doszedł do władzy, notuje w swoim dzienniku, zostawił po sobie bardzo ciekawy dziennik właśnie z tych lat początku bolszewizmu. Co on odnotowuje? Nie, bez przesady można powiedzieć, że mogłyby być, jest aklamowany przez w zasadzie większość populacji. Czyli 15 dni od początku reżimu bolszewickiego Rosjanie tak naprawdę czekali na przyjście Niemców jako wyzwolenie. Oni mieli ich wyzwolić, także to było bardzo ciekawe. Przechodzę teraz do bardziej takich może znanych postaci. Clemenceau, który wtedy był u władzy we Francji, oświadcza, że nie będziemy tutaj decydować z rządem sowieckim, nie będziemy z nimi się dogadywać, uważamy, że jest okropny, barbarzyński. Tak długo jak Rosja będzie w stanie anarchii, w takim ją widzimy, nie będzie pokoju w Europie. Zgadzamy się co do tego, co nazywam ja politykę otoczenia drutem kolczastym, który odgradza Rosję od cywilizowanej Europy. To tyle, jeśli chodzi o Clemenceau. Teraz oddam głos ministrowi spraw zagranicznych Stefanowi Pichon, który był wtedy ministrem. W grudniu 1919 roku stwierdza, że obecny rząd w Moskwie rządzi wyłącznie terrorem. Tysiące osób są rozstrzeliwane bez bycia osądzonymi. To chciałabym zostawić z tym, co powiedział Churchill, nawet jeśli nie do końca jest to mój temat, ale z brytyjskiego punktu widzenia, który w końcu nie jest tak bardzo odległy nam, Churchill stwierdza w słynnym stwierdzeniu w listopadzie 1918 roku, cywilizacja zaginęła na ogromnym terytorium, bolszewicy szaleją jak w ruinach miast i na zwłokach swoich ofiar. Tak powiedział Churchill. Taki bardzo podobny punkt widzenia do tego, co mówił Clemenceau. Co jest również bardzo ciekawe, co również badamy, to te pierwsze tygodnie, pierwsze miesiące reżimu bolszewickiego, a nawet pierwsze lata, a mianowicie było takie jednomyślne przekonanie, zgodnie z którym reżim upadnie z dnia na dzień. Uważano, że ten reżim był tak absurdalny, że nie będzie w stanie przetrwać. I tutaj chciałabym zacytować francuskiego dziennikarza, który nazywał się Ludovic Nodot. Gospodarcze trudności zmniejszają się z dnia na dzień. Nie wiadomo, kiedy upadną, ale nie można sobie wyobrazić, jak by mogli nie upaść. W trakcie tych pierwszych tygodni czy też miesięcy bolszewickiego reżimu pytanie, które bardzo wszystkich ożywia, takie pierwsze wielkie pytanie, czy bolszewicy to agenci niemieccy? Właśnie najpierw poprzez taki pryzmat pierwszej wojny światowej postrzega się właśnie ten reżim. Jeśli chodzi o Francję i Anglię, trudno jest pogodzić się z utratą tego sojusznika, jakim była Rosja. Również wtedy zastanawiają się, co zrobić z tą bolszewicką Rosją. Robien, którego już zacytowałam, ten francuski dyplomata, pisze, zerwanie z Rosją to ponownie otwarcie drogi Niemcom, otwarcie im otwartego pola, żeby mogli sobie zawładnąć tą najbardziej owocną kolonią. Musimy oddać im głos, nie możemy zrywać z Rosją. Trzeba pamiętać o miliardach Francuzów, którzy są w Rosji,
i którzy we Francji nie mają nic w zamian. Czyli Robien widzi to, co niepokoi Francuzów w 1917-18 roku, a nawet idąc dalej, ponieważ Rosja jest winna Francji wiele pieniędzy, słynne rosyjskie pożyczki i po prostu Francuzi boją się, że Rosjanie nigdy tego nie zwrócą. Zresztą bolszewicy to natychmiast ogłosili. Więc nie do końca wiadomo, co robić. No, jeśli chodzi o charakter tego reżimu, nikt sobie tutaj nie robi żadnych złudzeń. Tylko pytanie jest, czy odwrócić się do niego plecami, izolować go, czy też próbować się jednak doprowadzić do jego upadku. Myślano o tym poprzez jakąś interwencję, opierając się na białych. I jak mówił Clemenceau, no rozważano też tą izolację Rosji bolszewickiej poprzez kordon sanitarny. Robien bardzo ciekawe rzeczy pisze. 7 stycznia 1918 mówi, to sami Niemcy, czy oni wynieśli bolszewików do władzy, oni na pewno szybko też zrozumieją, że to jest być może nie największe dla nich zagrożenie. Tak pisze. Jeśli ludzie wszystkich krajów chcą utrzymać obecny stan, to czas najwyższy, żeby zdali sobie sprawę z sytuacji. Wkrótce Unia wszystkich będzie konieczna, jeśli będziemy chcieli zatrzymać tą tsunami. Także jest świadomość tego bardzo niebezpiecznego potencjału tej działalności wywrotowej od pierwszych dni, która zachęca niektórych takich jak Robien do tego, żeby zapędzać do takiego solidarnego frontu wszystkich ludzi Zachodu, żeby stawić czoła temu bolszewickiemu zagrożeniu. Robien wyraża takie życzenie, żeby kraje cywilizowane, żyjące w społeczeństwach burżuazyjnych, w końcu blokiem stanowiły czoło rosyjskiej anarchii. I dalej cytuję. Międzynarodówka pokoju przeciwko międzynarodówce bałaganu. Dodaje również, że chciałby, by został przywrócony porządek w Rosji poprzez zagranicę, dlatego że pokazuje, że Rosjanie potrafią tylko niszczyć. I Robien idzie nawet dalej. Muszę powiedzieć, że jest to rzeczywiście osobny przypadek wśród Francuzów, bo w lutym 1918 roku, w momencie ofensywy wojska niemieckich w Rosji, biorąc pod uwagę, że negocjacje brzeskie się nie powiodły, Niemcy wrócili do ofensywy i wtedy Robien cieszy się z tych działań czyszczenia i higieny, które Niemcy podjęli, chcąc obalić rządy ówczesnej Rosji. Także rzeczywiście no, taki był duch wtedy we Francji, tak to komentowano, to były czasy I wojny światowej i właśnie w oczach Robien zagrożenie bolszewickie było o wiele większe niż to niemieckie. Ale jak mówię, jest to osobny dość przypadek, natomiast to pokazuje ten ogromny szok, który przeżyli niektórzy obserwatorzy, którzy znajdowali się właśnie tam na miejscu. Należy też powiedzieć, że zachodni obserwatorzy zdolni wyjść poza swoje bezpośrednie interesy momentu, chwili i dostrzec ten absolutnie nowy charakter bolszewizmu, należeli do rzadkości. W pierwszych tygodniach pojawiły się, skrystalizowały się dwie percepcje, błędne percepcje bolszewizmu, które miały mieć sporą przyszłość. Zacznijmy od pierwszej z tych błędnych percepcji, z tego błędnego postrzegania. Lenin i jego towarzysze mieli być utopistami, szaleńcami, łatwymi do zmanipulowania.
bardzo szybko można taką tezę obalić. Teraz ta druga percepcja błędna, odwrotna. Bolszewicy to cynicy, którzy wcale nie wierzą w rewolucyjną retorykę i z którymi można będzie się dogadać na zasadach realpolityki. Warto również zauważyć, bo to są wszystko takie instynktowne, pierwsze reakcje na pojawienie się bolszewizmu. Natomiast chciałabym podkreślać, że już od samego początku bolszewicy przekonali do siebie kapitana Sadula na przykład we Francji, Raymonda Robinsa w Stanach Zjednoczonych, czyli oficjalnego przedstawiciela Czerwonego Krzyża, a także byłego konsula Brigusa Lockharda, to był były konsul brytyjski w Moskwie. Trzy te osoby stały się niejako pośrednikami systemu bolszewickiego. Wszystkie te trzy osoby zostały zmanipulowane przez bolszewików. Bolszewicy potrafili poprzez te osoby, wykorzystując tych trzech mężczyzn, przekazywać właściwe dla nich informacje, zmanipulowane informacje. Wśród wszystkich przekazów obecnych już od 1918 roku mówiono o pragmatyce i Trockiego i Leninie. Jacques Sadoul już w 1918 roku spotyka się z Francisem, amerykańskim ambasadorem i mówi: Lenin pozostawił za sobą walczący komunizm i teraz chce denacjonalizować banki. Pamiętajmy, to jest 1918 rok. To jest pierwszy raz, kiedy pojawia się ta narracja o końcu komunizmu, wojny. No, można się zastanawiać, jak bardzo trafna była ocena Sadula w tym momencie. Ta zdolność manipulacji, umiejętność siania dezinformacji ze strony bolszewików przyniosła szybko swoje owoce. Z jednej bowiem strony na Zachodzie znajdą się ci, którzy zachowują trzeźwość osądu. Takim człowiekiem był Clemenceau, o którym już wspominałam, który mówił o kordonie sanitarnym wokół Rosji już od 1919 roku, kiedy to zniknęła nadzieja związana ze zwycięstwem Armii Białych. Są też tacy, którzy uważają, że dzięki interesom uda się oczarować bolszewików. Tak było w przypadku Lloyda George'a, brytyjskiego ministra spraw zagranicznych, który już w marcu 1921 roku podpisał z bolszewikami umowę o współpracy handlowe, sądząc, że właśnie w ten sposób, dzięki wymianie handlowej, bolszewików uda się ucywilizować. Kończąc ten fragment dotyczący tych pierwszych lat bolszewizmu, stanowisko francuskie okazało się znacznie twardsze niż brytyjskie, znacznie trzeźwiejsze w ocenie niż stanowisko brytyjskie. Mówię tutaj o wszystkich tych, którzy z niechęcią odnosili się do Rosji bolszewickiej, oskarżając ją o rodzaj dezercji podczas I wojny światowej. Pamiętajmy, jak wtedy trudna była sytuacja dla Francuzów na froncie zachodnim. No, poza tym mamy jeszcze długi reżimu carskiego, które zrujnowały również Francuzów, to dla Francuzów był też bolesny punkt. A oprócz tego, po trzecie, jeszcze kwestie Komintermu. Szybko się pojawiły rozbieżności. A dla ludzi z Zachodu szybko stało się jasne, że trzeba być twardym wobec wszystkich, nazwijmy to, machlojek bolszewickich. Była to więc postawa dość
trzeźwa zasadniczo we Francji, również po lewej stronie sceny politycznej, ale już od pierwszego tygodnia i po dojściu do bolszewików, do władzy, dochodziło do prób przekonania Francuzów. Jednakowoż w najbliższych latach pojawiło się wiele tych nawróconych na bolszewicki komunizm, którzy chcieli właśnie siać te informacje. Warto również wspomnieć, jak ważna była międzynarodówka socjalistyczna, druga międzynarodówka, która niezwykle wrażliwie odnosiła się do losów mniejszewików, ich losów w Rosji bolszewickiej, ich prześladowań. Dlatego też większościowo ta właśnie międzynarodówka przyjęła dość stanowcze stanowisko wobec Rosji bolszewickiej. A teraz drugi okres, czyli międzywojnie, lata 30. Wówczas dostrzegamy prawdziwy paradoks. Dlaczego? Otóż dlatego, że w miarę jak okrucieństwa reżimu bolszewickiego się namnażały, tym więcej było admiratorów władzy Stalina na Zachodzie. Skąd wziął się tak paradoksalny bieg wydarzeń? No, z wielu powodów. Po części z powodów wewnętrznych nastrojów panujących we Francji i w ogóle na Zachodzie w tym okresie. Pozwolę sobie zaraz zacytować kilku autorów, którzy o tym mówią. Była oczywiście trauma Wielkiej Wojny, która doprowadziła do upadku pewnych pewników, a także wiary w postęp. Pierwsza wojna światowa strzaskała właściwie tę wiarę. Oprócz tego pojawiła się potrzeba wiary w cokolwiek. Są tacy, którzy mówią, nie wierzymy w to rozczarowanie, które nastąpiło po pierwszej wojnie światowej. Jest potrzeba, by w coś uwierzyć, a myśl komunistyczna wypełnia właśnie tę pustkę, spełnia te potrzeby, szczególnie ci, którzy przechrzcili się na komunizm, po prostu stali się takimi towarzyszami drogi komunistów w Rosji. Oprócz tych wewnętrznych przyczyn warto wspomnieć także o przyczynach zewnętrznych. Po pierwsze, poprawa technik propagandowych bolszewików, w szczególności pojawienie się propagandy Kominternu, w ogóle całej organizacji propagandy Kominternu, to jest właściwie zorganizowana akcja już od połowy lat 1920 roku pod ścisłą kontrolą Moskwy. A oprócz tego zamknięcie granic ZSRR, to miało bardzo ważne znaczenie. W ten sposób coraz mniej było bezpośredniego dostępu do tego, jak wygląda rzeczywistość w ZSRR. Te granice były zamknięte, a otwierały się wyłącznie przez osoby ściśle wskazane przez władze sowieckie, które później miały składać świadectwo w ich obronie. Czy były więc świadectwa prawdziwe na temat komunizmu i bolszewickiej Rosji i ZSRR? No były, ale były coraz rzadsze i coraz lepiej wyciszane w miarę jak Stalin wzmacniał swoją dyktaturę na całym kraju. W 1930 roku ZSRR stalinowski to jest świat hermetyczny, zamknięty na zagranicę, działający w niewyobrażalnym sekrecie, przynajmniej w oczach Zachodu. Wszystko to sprzyjało oczywiście samej propagandzie. Ponadto ZSRR staje się również wyzwaniem ideologicznym w samej francusko-francuskiej debacie.
może powiem kilka słów właśnie, dlaczego właśnie taki specyficzny był francuski kontekst. Bolszewizm jest postrzegany przez pryzmat rewolucji francuskiej i historiografia tego czasu dotycząca właśnie rewolucji francuskiej jest dość jakobińska, rzec by można, terror stalinowski jest więc uzasadniany tym poprzednim terrorem Robespiera. W historiografii francuskiej właśnie częściowo ten terror Robespiera się uzasadnia głównie względami bezpieczeństwa. Warto uwzględnić również ten intelektualny element, czyli postrzegania rewolucji francuskiej. Jeszcze wtedy ta rewolucja francuska miała bardzo pozytywny odbiór i to wpływa na postrzeganie rewolucji bolszewickiej. Zwłaszcza, że sami bolszewicy mówią o sobie jako jakobinach, więc przyznają się do tych powiązań, do takich więzi z jakobinami francuskimi. ZSRR staje się więc również wyzwaniem ideologicznym między socjalistami i komunistami we Francji. A po kryzysie z 1929 roku, kiedy to wielu ludzi na Zachodzie, w tym również Francji, zaczyna wyrażać wątpliwości co do demokracji liberalnej i w związku z tym kryzysem coraz częściej spogląda ku wschodowi. Niektórzy patrzą na faszystowskie Włochy Mussoliniego, ale dla wielu wzorcem efektywniejszym od demokracji liberalnej wzorcem wydaje się być właśnie ZSRR, zwłaszcza, że ta demokracja miała być rzekomo skompromitowana kryzysem 1929 roku. Stąd pojawia się Ludowy Front już w latach 30. Stalin odchodzi od deklarowanej wrogości wobec partii socjalistycznej i drugiej międzynarodówki. Ta polityka sojuszu między komunistami i socjalistami we Francji pomoże propagandzie sowieckiej. Właśnie w tym momencie bolszewicy zdobywają serca znacznej części francuskiej inteligencji. Warto również uwzględnić w tym względzie stworzenie Związku Twórców w 1932 roku przez Gorkiego. Ten Związek Artystów odgrywa nie tylko rolę wewnętrzną, ponieważ kontroluje inteligencję w ZSRR, ale to również potężna dźwignia dla reżimu stalinowskiego do przekonania do siebie zachodnich intelektualistów, w tym również we Francji. Tu też mogłabym podać kilka przykładów, jak bardzo skuteczna była ta sowiecka propaganda we Francji. Szef, Edouard Elion, szef partii radykalnej we Francji, w 1933 roku udaje się na Ukrainę, to jest okres Hołodomoru w tym kraju. I co się dzieje? Podróżuje i mówi, że nie dostrzega tam nic niepokojącego i że wszelkie plotki o wielkim głodzie to po prostu wynik antysowietyzmu. To nie jest przecież komunista, tylko szef partii radykalnej, co nie zmienia faktu, że daje się oczarować i staje się takim pudłem rezonansowym dla reżimu stalinowskiego. Potem Henri Barbusse. Jeszcze lepszy przykład, znakomity pisarz tamtych czasów, wielokrotnie jedzie do ZSRR, przekonany do komunizmu i pisze pierwszą hagiografię Stalina,
po prostu pod tytułem Stalin. Ukazuje się ta książka w 1935 roku. 500 tysięcy egzemplarzy wydano w ZSRR. Ważny to etap krystalizacji kultu jednostki. Także jak widzą Państwo, tutaj Francuzom powierzono ten kult Stalina. I to jest Henri Barbus, to ten Francuz, który się tym zajął. Ta książka jest naprawdę niesamowita. Jak Państwo to przeczytają, to mają Państwo wrażenie, że ona była dyktowana słowo w słowo przez Komintern. To nie jest w ogóle język francuski. To jest taki czysto i drewniany język tej propagandy. Także on wyjeżdża zresztą tuż po ukończeniu książki do Moskwy w 1935. Zmarł najprawdopodobniej otruty przez NKWD. Jakby profilaktycznie go zabito, żeby nie miał może później jakichś wyrzutów sumienia. Także dochodzimy do tej sytuacji, w której marksizm i leninizm w dużej mierze jest przyjęty przez francuską lewicę, jakby lewicę zachodu, ale przede wszystkim we Francji. No i mamy ten kult rewolucji, który się tu pojawia w związku z tym. W tych latach zaczęto zadawać sobie te same pytania, jak w przypadku rewolucji francuskiej. Po pierwsze, jak wyjaśnić krwawe represje i terror, kiedy mamy do czynienia z ideologią emancypacji mas. I tak naprawdę widzimy tutaj, że tutaj cztery różne wizje ZSRR, cztery różne sposoby postrzegania ZSRR się pojawiają. Pierwsza to ta wizja komunistów. Tutaj już nie muszę o tym mówić. To jest właśnie ta propaganda Stalina. Wiele więcej tutaj nie dodam. Druga to wizja trockistów, która jest ważna również we Francji, nawet bardzo ważna. Ta trockiskowska wizja to taka, że rewolucja została zdradzona, że się zdegenerowała z powodu Stalina i tak naprawdę mamy dobrego Stalina i złego Lenina, przepraszam, i złego Stalina i opozycję między nimi. Czyli Stalin zdradził Lenina i w związku z tym rewolucja zeszła na złe tory. Tak można wyjaśnić te złe zjawiska, które obserwujemy w ZSRR. Potem mamy jeszcze trzecią koncepcję, czyli pierwsza komunistyczna, druga trockistkowska, a trzecia to tych towarzyszy broni, czyli sympatyków reżimu sowieckiego, którzy nie stają się sami komunistami i ich tadza jest taka, że oczywiście czystki stalinowskie są godne pożałowania, ale jest też takie powiedzenie, że nie można zrobić omleta bez zbicia jajek, co znaczy, że w imieniu wielkiego dzieła na rzecz przyszłości ludzkości można zgodzić się na pewne poświęcenia, i te czystki są po prostu niezbędnym elementem do tego, żeby zbudować przyszłość. Także to również jest taka bardzo powszechna wizja, czyli to właśnie tych towarzyszy drogi. I czwarta wizja ZSRR to tych, którzy są skruszonymi, tymi, którzy żałują. Jest trochę takich osób we Francji, to są ci komuniści, którzy często bardzo długo mieszkali w ZSRR i oni po prostu zrozumieli, o co chodzi i wrócili jako głęboko antysowieccy w swoim podejściu i mówią, że nie ma żadnego usprawiedliwienia dla tego reżimu. Najlepszym przykładem tych skruszonych jest ktoś, kto będzie miał ogromny wpływ. Jest to Boris Suvarin, jeden z założycieli partii komunistycznej, francuskiej partii, który właśnie odetnie się od tego komunizmu
poprzez trockizm, czyli będzie należał do tych, którzy są eliminowani z powodu tych sympatii trockistowskich i stanie się jednym z najbardziej świadomych krytyków reżimu komunistycznego. Jest zresztą bardzo kompetentny. On napisał pierwszą biografię, krytyczną biografię Stalina w 1935, czyli w tym samym czasie, co Barbusse pisał swoją książkę. Także dziś jeszcze ta biografia jest bardzo aktualna. Tak jest bogata i dobrze udokumentowana, że widzimy, że Suvarin naprawdę bardzo dobrze wiedział, o czym pisze. I w dalszym ciągu ta biografia jest bardzo aktualna, choć jest z 1935 roku. Także podsumowując te sposoby postrzegania ZSRR, w większości przypadków obserwatorów francuskich, tych, którzy się nad tym zastanawiają, wielkie pytanie jest takie, czy ZSRR zdradziło rewolucjonistów i kiedy? Czy to od czasu dojścia do władzy Stalina, czy też wręcz przeciwnie, już za czasów Lenina to się już zaczęło. Tak długo, jak mówimy o tym okresie antyfaszyzmu, czyli 1935-1939, bolszewikom mimo wszystko udał się ten podbój francuskiej inteligencji, no, wielu zachodnich intelektualistów. Co najbardziej uwodzi tych intelektualistów w bolszewizmie? No cóż, jest to inżynieria społeczna, czyli ta idea, że można stworzyć nowego człowieka. Czyli można stworzyć nowego człowieka i fakt, że reżim przyciąga tych intelektualistów do tego projektu tworzenia nowego człowieka, to jest właśnie to, co i do tego przyciąga tych zachodnich intelektualistów. I znowu, no, terror jest konieczny i uzasadniony, posługując się tymi argumentami, które były używane przy okazji rewolucji francuskiej, a mianowicie, że jest to konieczne, by móc zrealizować ten rewolucyjny projekt i stworzyć tego nowego człowieka, tego idealnego nowego człowieka, który reżim tutaj stawia na pierwszym planie. W 1946 Simone de Beauvoir pisze, to była towarzyszka życia Jean-Paula Sartre, usunięcie opozycjonistów jest skandalem, ale być może ma to jakiś sens. I może jest to zasadne. Także tak uzasadnia te zabójstwa członków opozycji. Być może jest to tak po prostu konieczna część porażki, którą wiąże się każda pozytywna konstrukcja, czyli właśnie ciągłe to gotowanie, smażenie omleta i zbijanie jajek w tym celu. Dla Sartra trzeba wierzyć w tą utopię, bo bez tego popadniemy w desperację. To jest ta jego słynne powiedzenie. Nie należy popadać tutaj w desperację. Trzeba mieć nadzieję i w związku z tym trzeba przyznać wyższość obozu socjalistycznego mimo błędów, horroru i przestępstw. Także nie należy żałować tych wszystkich ludzi. Tak pisze Sartre. Jest to takie podejście, które będzie jeszcze miał nawet w latach 70. I tutaj pojawia się wojna, wybucha wojna po pakcie niemiecko-sowieckim, która wywoła kryzys wśród wszystkich sympatyków ZSRR we Francji. Bardzo wielu komunistów będzie oddawać swoją legitymację partyjną i w czasie wojny, w momencie zawarcia sojuszu,
wśród aliantów. Mamy ten efekt bitwy pod Stalingradem, czyli znowu Zachód i we Francji jest to jeszcze bardziej prawdziwe z uwagi na rolę komunistów w ruchu oporu. Trzymamy się tego takiego idealistycznego obrazu ZSRR, który ponosi główny wysiłek wojny, bohaterstwo żołnierzy sowieckich właśnie w bitwie o Stalingrad. Także to jest wszystko bardzo ważne. Również we Francji się o tym mówi. Partia komunistyczna we Francji właśnie tak tworzy, tym się jakby opiera, żeby stworzyć ten pozytywny obraz ZSRR. Zachęceni przez Stalina pojawia się taka teoria konwergencji dwóch systemów. To znaczy Stalin będzie przekonywał ludzi Zachodu do tego, że tak naprawdę ZSRR, to jest zresztą stara bolszewicka metoda, że ZSRR idzie w kierunku demokracji, będzie przeprowadzać reformy, będzie oczywiście organizować wybory, prawda, w państwach bałtyckich, żeby oni wyrazili zgodę na przyłączenie do ZSRR i wielu ludzi z Zachodu kupuje tą wizję tej ewolucji reżimu stalinowskiego, prawda, propaganda ateizmu, ale otworzenie kościołów. Czyli jest cała taka propaganda, którą prowadzi Stalin, która ma ogromny wpływ nie tylko na Francję, ale na cały ten obóz zachodni. Co z kolei wydarzy się po wojnie jest też bardzo ciekawe. Najpierw odkryte zostają archiwa smoleńskie. Zachód ma dostęp do tych archiwów, co pozwala rozpocząć, jak reżim sowiecki funkcjonuje od wewnątrz. Potem zaczynamy zastanawiać się nad narodowym socjalizmem. I rozpoczyna się taka refleksja nad analogiami pomiędzy narodowym socjalizmem a systemem sowieckim, który zaczyna być coraz lepiej znany. We Francji, co wywołało taką falę szokową, to książka Krawczenki, Wybrałem wolność. Krawczenko był, na pewno Państwo o nim słyszeli. Jest to... uciekinier ZSRR w 1944 z Ukrainy, Ukrainiec, który opowiada o zbrodniach popełnionych przez reżim stalinowski. Między innymi mówi o kolektywizacji i rzeczywiście jest to niesamowita opowieść. Książka pojawiła się w 1947 roku i on stanie się ta książka bestsellerem we Francji i doprowadzi do głośnej polemiki, dlatego że francuscy komuniści próbowali pozwać Krawczenko i dochodzi do tego procesu w 1949 roku. Jest też taka publikacja komunistyczna na ten temat i potem Krawczenko składa skargę na tę Lettre Française. Mówi, że został tam zniesławiony, dlatego że komuniści oskarżali go o to, że jest po prostu rzecznikiem propagandy Goebbelsa i tak dalej. Więc Krawczenko z kolei składa na nich skargę o zniesławienie i jest to proces, który będzie procesem wieku, proces Krawczenki. Rozpoczyna się w styczniu 1949 roku. Będzie trwał 2 miesiące. I co jest ciekawe, to to, że Krawczenko będzie powoływał świadków, żeby udowodnić istnienie tego systemu obozów koncentracyjnych w ZSRR. Wśród tych świadków była też wdowa po przywódcy
niemieckim komunistów, pani Neumann, która była deportowana do Gułagu, a potem do obozu w Niemczech i która była właśnie świadkiem tego systemu obozów koncentracyjnych z ZSRR, ponieważ ona była niemiecką antyfaszystką, więc nie można było ją oskarżyć o to, że jest rzecznikiem Goebbelsa. To świadectwo bardzo pomaga antykomunistom w pokazaniu podobieństw między reżimem sowieckim a reżimem nazistowskim. I ostatecznie w 1949 Krawczenko wygrywa swój proces. Komuniści odnoszą w tej sprawie porażkę. Jest to moment, w którym Francja dołącza do zimnej wojny jako ostatnia i zmienia, ewidentnie zmienia swoje stanowisko. Zaczyna się więc epoka zimnej wojny, mamy początek lat 50. XX wieku. Wówczas to refleksje dotyczące nazizmu i komunizmu toczą się. Wynikiem tej refleksji jest ukształtowanie się paradygmatu totalitarnego, który staje się kluczem do interpretacji tych reżimów. To właśnie paradygmat totalitarny wskazuje na kryteria definicyjne te reżimy. To jest jedna partia, obecność ideologii, dyktatura, terror. Pełna kontrola nad społeczeństwem, więc mamy szereg sowietologów, głównie amerykańskich, którzy realizują pionierskie prace w tej dziedzinie. We Francji natomiast pojawia się grupa sowietologów, historyków, którzy z uwzględnieniem tego paradygmatu totalnego, Alain Besançon, Michel Leher i inni prowadzą swoje badania. W okresie lat 50. krystalizuje się ten paradygmat, który utrzymuje się również przez lata 60., nawet jeżeli już w latach 60. zostanie zakwestionowany przez falę lewicowości, która rozlewa się na zachodnich uniwersytetach wszędzie, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Europie, no i w tym również we Francji. Widzimy więc, że już od lat 60. można mówić o zakwestionowaniu tego paradygmatu przez tak zwanych rewizjonistów. Rewizjoniści promują teorię modernizacji, twierdząc, że Stalin zmodernizował ZSRR i tak należy rozumieć jego rządy. Rewizjoniści krytykują szkołę totalitarną, mówiąc, że po pierwsze świadectwa uciekinierów, w tym Krawczenki, nie są wiarygodne i że warto sięgnąć po oficjalne źródła sowieckie. Mówią też, że w ramach modelu totalitarnego badania były statyczne i zwracają uwagę, że należy uwzględnić zmiany samego reżimu, czyli destalinizację w szczególności. Mówią, że Partia Komunistyczna lat 60. czy 70. nie ma nic wspólnego z Partią Bolszewicką pierwszych lat po dojściu do władzy. Ponadto mówią oni, że ta władza nigdy nie była zogniskowana w jednych rękach tak naprawdę. Cały czas toczy się taka walka, toczyła się walka, byli konserwatyści, byli reformatorzy i ostatni punkt krytyczny w stosunku do modelu totalitarnego, społeczeństwo według rewizjonistów nie zostało zmiażdżone. W gruncie rzeczy reżim cieszył się konsensem społecznym, sam
Lenin miał na przykład wsparcie robotników i tak dalej, i tak dalej. Jak więc widać to zakwestionowanie, moim zdaniem radykalne, modelu badań totalitarnych oraz cały ten prąd rewizjonistyczny, zmiecie praktycznie z powierzchni ziemi założenia modelu totalitarnego w latach 1970 roku. To był zresztą czas, kiedy ja sama studiowałam na uniwersytecie i przypominam sobie, że po to podejście marksistowskie, lewicowe było podejściem dominującym. Nieszczęśliwi zwolennicy modelu totalitarnego, no, ci nieszczęśnici po prostu zostali zmarginalizowani, zepchnięci gdzieś do kąta. Totalitaryści i rewizjoniści w inny sposób interpretowali przyczyny wojny, zimnej wojny. Dla totalitarystów to było nieuniknione, ponieważ wpisywało się w ekspansjonizm reżimu komunistycznego i bolszewickiego. Wolą Stalina było rozszerzanie swojego imperium i konflikt pojawił się od momentu, kiedy Zachód zaczął przeciwstawiać się temu ekspansjonizmowi stalinowskiemu. Rewizjoniści uważali, że Amerykanie są odpowiedzialni za koniec współpracy z ZSRR. To oni wstrzymali Stalina, już wtedy nie byli, już podczas wojny, nie byli dobrym sojusznikiem, woleli ufać Wielkiej Brytanii, a nie Stalinowi, który przecież chciał reformować ZSRR i porzucić politykę ekspansjonistyczną. Była to realnie poważnie rozważana i broniona naukowo teza. Ta debata niezwykle ożywiona toczyła się szczególnie, jeśli chodzi o percepcję tego, jak wyglądała jak wyglądało wejście demokracji ludowych w komunistyczną orbitę wpływów. Dla rewizjonistów był to rodzaj jakiejś takiej odpowiedzi obronnej ze strony Stalina ze względu na usztywnianie się stanowiska amerykańskiego. Taka debata przetoczyła się przez Francję w latach 1970. Już wtedy widać ten prąd postrewolucyjny, później łagodny, umiarkowany w stosunku do samych rewizjonistów. Dla nich z kolei zimna wojna wynikała po prostu z niezrozumienia, z nieporozumienia. Każda ze stron źle zrozumiała sobie swoje potrzeby. Obie strony chciały pokoju, bezpieczeństwa, ale na końcu nikt nie doszedł do porozumienia. Tak mówili rewizjoniści umiarkowani. Cała ta debata toczyła się wśród sowietologów amerykańskich, brytyjskich. Nie mówię, że to była specyfika francuska, ale teraz, jeśli Państwo pozwolą, wrócę właśnie do kontekstu francuskiego, ponieważ ta sama debata toczyła się także we Francji. Tam pojawia się mniej więcej w połowie lat 70. przełom, kiedy wychodzi we Francji archipelag Gułag Sołżenicyna. Zbiega się to chronologicznie z klęską w Wietnamie oraz dojściem do władzy Czerwonych Kmerów w Kambodży. Archipelag Gułag to książka, która sprawi, że część lewicowej inteligencji, która wcześniej wahała się, nie wiedziała, jak się ustosunkować do kwestii sowieckiej, nie chciała się opowiedzieć konkretnie po jednej stronie, zaczyna się wahać, ale Lévy czy Glucksmann, nowi filozofowie, po tej książce wracają do prądu totalitarnego. Ważny ruch badawczy, filozoficzny
dlatego że część lewicy francuskiej przyjmie stanowisko niezwykle krytyczne wobec ZSRR i wobec samego komunizmu. Jakie pytania pojawiają się na tym etapie, szczególnie po ukazaniu się dzieła Sołżenicyna? No przede wszystkim kwestia przeszłości rosyjskiej w historii Związku Radzieckiego. Jak sama historia Rosji waży w historii sowieckiej, w historii bolszewickiej? Są tacy, którzy uważają, że ZSRR pojawiło się ponieważ taki był bieg historii rosyjskiej, a natomiast są też tacy, którzy, tak jak Sołżenicyn, mówią, że to jest zupełnie nowe zjawisko, że to jest prawdziwe zerwanie, prawdziwa zmiana w ciągłości rosyjskiej historii, więc jest to założenie, toczy się na ten temat debata, ogromnie ważna, uruchomiona przez ukazanie się dzieła Sołżenicyna we Francji. A teraz przechodzę do ostatniego epizodu tej całej sagi, czyli pojawienia się Czarnej Księgi Komunizmu w 1997 roku. Czarna Księga Komunizmu opublikowana pod redakcją Stefana Courtois, który zebrał wszystkie zbrodnie reżimu komunistycznego. W perspektywie porównawczej, analizując, co wydarzyło się w poszczególnych krajach znajdujących się pod wpływem komunistów wraz z bilansem, Courtois pokazuje, że była jednak ciągłość między Leninem i Stalinem, bo to już totalitaryści mówili, że Stalin był dobrym uczniem, pilnym uczniem Lenina. We Francji wybuchła potężna polemika wywołana analogią, jaką wskazywał Stefan Courtois, analogią między reżimem komunistycznym a reżimem nazistowskim. Kiedy mówiono o ludobójstwie klas i ludobójstwie ras, ta analogia też się tam pojawiała. Intensywna debata, książka stała się bestsellerem. A w moim odczuciu bardzo popchnęła do przodu całą historiografię komunizmu, ponieważ dzięki temu doszło do bardziej zrównoważonego, ukształtowania się bardziej zrównoważonego oglądu spraw właśnie w ramach tych badań. Archiwa przyznały rację totalitaryzmom, totalitarystom w najważniejszych punktach, jeśli chodzi o system sowiecki, w tym polityce zagranicznej. Widać wyraźnie, że to nie jest kwestia samej propagandy, tak mówią archiwa, ale pokazują one, że przywódcy komunistyczni naprawdę w to wierzyli, właściwie do czasu nastania Gorbaczowa. Upadek systemu komunistycznego pokazał, że brak było wsparcia społeczeństwa dla tej władzy, to po prostu wszystko się rozpadło jak domek z kart. Od momentu, kiedy partia weszła w etap kryzysu, przeżyli jedynie ci, którzy żerowali na przekonaniach nacjonalistycznych, podobnie jak Chińczycy czy Koreańczycy z północy. Widać wyraźnie, że wbrew temu, co mówili rewizjoniści w latach 60., Stalin zorganizował wielki głód na Ukrainie w 1932-1933 roku. To on stał za wielkim terrorem. To nie było tylko jakieś wypaczenie lokalnych biurokratów, jak mówili rewizjoniści, ale starannie zaplanowana przez Stalina akcja. Widać, że we wszystkich tych punktach
badacze totalitaryści mieli rację. Rewizjoniści mieli jednak rację w jednym punkcie, moim zdaniem, opisując system jako system klanowy, system klik sieci, które się ze sobą ścierały, ale w większości przypadków te spory nie dotyczyły spraw politycznych, ale spraw osobistych. To były konflikty administracyjne, kompetencyjne, osobowe, ambicyjne. Na szczycie panował pewien chaos, nie było monolitu, o którym mówili badacze totalitaryści. Nie, panował pewien chaos, co nie zmienia faktu, że reżim mógł i kontrolował ludzi. Także, tak, tutaj dzielę się tym moim osobistym osądem. No, biorąc udział w tej całej debacie, dość aktywnie nawet. Patrząc wstecz, teraz myślę, że główna taka krytyka, jeśli chodzi o tych totalitarystów, to to, że oni nie do końca docenili to uczucie w stosunku do całego reżimu ze strony samej wierchuszki tej władzy. Także oni sami, po prostu elity, były zawiedzione tym systemem, tym reżimem. Były same z nim znudzone i nie do końca to doszacowano i również nie do końca doszacowano zaangażowanie tej sowieckiego kierownictwa politycznego. Bo to jest to wszystko ważne, żeby też móc dobrze ocenić funkcjonowanie tego całego reżimu. Mam nadzieję, że nie mówiłam zbyt długo i oczywiście czekam na Państwa pytania i uwagi. Bardzo dziękuję Pani Profesor François Stone za ten bardzo inspirujący wykład, który właściwie zaprasza do takiej bardzo długiej dyskusji, bo tyle ciekawych wątków tam się pojawiło. Przy okazji chciałbym skorzystać właśnie z tej chwili, aby pani profesor wyrazić podziękowanie za książkę, która w dużym stopniu ukształtowała też mój sposób patrzenia na świat propagandy sowieckiej, czyli Drewniany język autorstwa pani profesor. To była jedna z takich kluczowych lektur dla jak gdyby też zyskania zasobu pojęciowego dla opisania tego właśnie świata propagandy. Aczkolwiek jak pani profesor tutaj przedstawiała syntetyczny obraz tego, co sama pani profesor nazywa podbojem francuskiej inteligencji przez komunistów czy przez Stalina, to też w tyle głowy miałem inną książkę, innego autora, Władimira Wolkowa, który napisał taką książkę z rodzaju powieści szpiegowskiej, ale nie tylko, pod tytułem Montaż. I ten montaż, który komuniści robili tak jakże skutecznie w odniesieniu do sporej części jednak elit francuskich, nie tylko przecież działaczy partii komunistycznej, to jest rzeczywiście coś, co robi ciągle wrażenie. I tutaj te nazwiska, które padały pani profesor, które wspominała właśnie w kontekście tego zjawiska, które możemy określić nie tyle jako zdradę, co kompromitację klerków, to znaczy kompromitację sporej części intelektualistów, którzy po prostu byli, jak sam Lenin mówił, pożytecznymi idiotami, których Sowieci wykorzystywali dla swoich celów. Żeby nie zabierać czasu także naszym słuchaczom, ja miałbym takie dwa pytania z prośbą, gdyby pani profesor mogła się do nich odnieść. Jedno nawiązuje do tej kwestii, która już została poruszona pod koniec wykładu, to znaczy, czy rzeczywiście we Francji i dopiero pojawienie się archipelagu Gułag Sołżenicyna jak gdyby wyzwoliło taki namysł nad tym, czy
jak to mówił jeden z polskich autorów, czy można taką linię wytyczyć między białym a czerwonym caratem? Czy rzeczywiście dziedzictwo, czy namysł, ta debata nad tym, czy istnieje jakiś junkting pomiędzy dziedzictwem rosyjskiej kultury politycznej a bolszewizmem, dopiero wtedy się zaczęło, czy może już wcześniej we Francji, nie wiem, może w pierwszym okresie po 1917 roku pojawiały się jakieś głosy, które by rozważały tą kwestię. To jest jedna rzecz. A drugie pytanie moje dotyczy tego krótkiego okresu między sierpniem 39, a właściwie między 17 września 39 a majem 1940, kiedy następuje klęska Francji w starciu z ofensywą niemiecką, ale kiedy obowiązuje ta oficjalna dyrektywa Kominternu, która nakazuje od połowy września 1939 roku traktować Polskę jako państwo, w cudzysłowie, jako państwo faszystowskie, i które w związku z tym no, nie zasługuje na poparcie międzynarodowego ruchu komunistycznego, czy w ogóle szerzej międzynarodowego ruchu robotniczego. Krótko mówiąc, czy rzeczywiście ta dyrektywa została wykonana przez no, bardzo silną jednak partię komunistyczną francuską wtedy? A jeżeli tak, to może w jakim sensie to określenie Polska faszystowska, ono potem rezonowało w różnych odsłonach usprawiedliwień dla komunizmu, czy też właśnie dla podporządkowania Europy Środkowej przez Związek Sowiecki po 1945 roku właśnie w tej części francuskich elit, które no patrzyły właśnie tak bezkrytycznie na Związek Sowiecki i jego rzekome zagrożone bezpieczeństwo poprzez istnienie niepodległych państw w Europie Środkowej. To są takie moje dwa pytania i jeszcze raz bardzo dziękuję za wspaniały, jakże inspirujący wykład. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, panie profesorze, za te bardzo ciekawe pytania. Po pierwsze, kwestia tej kontynuacji między tym reżimem carystowskim i reżimem bolszewickim. O tym już wcześniej oczywiście mówiono i nawet powiedziałabym, że to jest taki argument, na który powoływali się sympatycy komunizmu, którzy mówili, no tak, oczywiście są pewne takie rzeczy w ZSRR, które są może niedobre, ale to ta spuścizna, prawda, z czasów carskiej Rosji, prawda. Także był ten argument wykorzystany również przez sympatyków komunizmu, jako ten argument za tym, żeby uzasadnić ponownie politykę prowadzoną przez Stalina jako tego modernizatora, który no, musi stawić czoła temu zacofanemu, prawda, tej zacofanej spuściźnie po carskiej. Oczywiście, także to pytanie, ta kwestia powracała już wcześniej. Natomiast to przede wszystkim Sołżenicyn sformułował to, prawda, i nakreślił tory tej debaty. On, to właśnie dzięki niemu w latach 70. to do debaty powróciło. Aczkolwiek oczywiście sama debata już się zaczęła wcześniej. Oczywiście zadawano sobie to pytanie, bo widziano, prawda, jednak tą ciągłość między tymi metodami represji stosowanych, prawda, rosyjskich i też takich samych metod w polityce zagranicznej. Natomiast to nie do końca było takim epicentrum tej debaty, prawda? Była to taka kwestia poboczna. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, które pan zadał, panie profesorze, to francuscy komuniści po podpisaniu paktu niemiecko-sowieckiego i przystąpieniu Francji do wojny z Niemcami, francuscy komuniści byli w bardzo trudnej sytuacji, bo byli zakazani, uważano ich za piątą kolumnę. Wtedy przecież uważano we Francji, że ZSRR jest prawdziwym sojusznikiem, prawda, nazistów. Więc komuniści we Francji byli postrzegani jako ta piąta kolumna. I
Głównym ich problemem było po prostu przeżycie, przetrwanie, prawda? Więc taka teoretyczna debata może nie była wtedy głównym ich zadaniem. Oczywiście postrzeganie Polski jako państwa faszystowskiego, co miało uzasadniać interwencję Sowietów we wrześniu, powiedziałabym, że być może tak od razu nie miało to wielkiego wpływu, bo komuniści jednak musieli żyć w ukryciu i byli pod dużym nadzorem, ale w latach 44-45 to oczywiście powróciło wtedy, kiedy zaczęto mówić w ogóle o losach Polski, prawda, i Stalin zaczął pokazywać swój apetyt, żeby jeśli chodzi o sytuację Polski po wojnie. Także wtedy komuniści rzeczywiście wracają do tej propagandy, prawda, mówiąc o polskich faszystach i tak dalej. Będą oskarżać Polaków o to, że prawda, grają w tą grę Goebbelsa i to wszystko będzie oczywiście wykorzystywane przez komunistyczną propagandę. Ale myślę, że w tym okresie wstępnym wojny to głównym zmartwieniem komunistów było co innego. Nie wiem, czy odpowiedziałam na pana pytanie, panie profesorze. Bardzo dziękuję pani profesor i teraz oddaję głos pani Emilii, która będzie dalej prowadzić naszą debatę. Bardzo dziękuję. Madame le professeur, merci de... Pani profesor, bardzo dziękuję za ten wykład. Bardzo ciekawy i panie profesorze również dziękuję bardzo za wszystkie pytania, które uzupełniły to, co już pani profesor wcześniej powiedziała. A teraz przechodzimy do pytań, które zostały zadane przez uczestników naszego seminarium. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa do zadawania tych pytań. Jeśli chcą Państwo to zrobić, proszę je pisać w tej części Q&A, questions and answers, pytania i odpowiedzi. Na dole ekranu jest taka ikonka Q&A. Jest już pierwsze pytanie, które zadała pani Anna Piątkowska. Pani profesor, a mianowicie, jaka była reakcja Francuzów na wojnę polsko-bolszewicką? Pani profesor, oddaję pani głos. No cóż, Francja wspierała Polskę. Mówi pani o której wojnie polsko-bolszewickiej? Tej z 1920. Tak, Francja wspierała Polskę bardzo zresztą energicznie. Była świadoma stawki tej wojnie w odróżnieniu od Brytyjczyków, którzy byli gotowi do rzucenia Polski na pożarcie w imieniu tego słynnego układu handlowego z bolszewikami. Brytyjczycy w pewnym momencie przeszli jakby na drugą stronę, ale Francja przyczyniła się też do obrony Warszawy, misja Beganta była świadoma ponownie niebezpieczeństwa związanego z bolszewizmem w Europie. Także na pewno bardziej tutaj była aktywna niż Wielka Brytania. Dobrze, sprawdzę, czy są jeszcze jakieś pytania ze strony uczestników. Na razie tych pytań nie widzę. J'en vois pas. Na razie nie ma więcej pytań. Mesdames et messieurs, s'il y a pas d'autres questions. Proszę Państwa, jeśli nie ma więcej pytań do pani profesor, czy też do pana profesora,
To pozostaje mi tylko zaprosić Państwa na kolejne seminarium, które będzie miało miejsce 17 listopada w południe, które poprowadzi moja koleżanka z Instytutu Pileckiego, panią dr Agnieszkę Konik. To seminarium będzie poświęcone tematowi dochodzenia do prawdy na temat represji sowieckich w Gruzji. Będzie to wykład pana Antona Warczadze. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie do udziału w tym seminarium. Dziękując Państwu jeszcze raz za dzisiejsze uczestnictwo, życzę wszystkim dużo zdrowia i do widzenia, do zobaczenia. Merci beaucoup. Merci.